Aby ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście jestem Znajomy Króliczka, to jest Europka i Versailles 4, nasza ukochana gierka wyjadżana garem pod Iron Many, pod dwa achievementy, jeden zrobiony, drugi jest w trakcie. Widzicie, znaczy jak widzicie, minęło kilka lat. Tak samo ja chcę zobaczyć łapki w górę i soczyste komentarze. Minęło kilka lat, ponieważ czekałem, aż mi się skończy Truth Daily. W tym czasie troszeczkę sobie boostowałem kraj, w tym sensie, że nic nie robiłem i czekałem, aż się punkty na nas biorą. Wprowadziłem instytucję, jakim jest Global Trade. Dodatkowego kupca, którego wysłaliśmy do Sindhu. Nadgoniliśmy technologicznie, już nie jesteśmy takim totalnym murzem, już mamy kary za to, że mamy niezbalansowane technologie, tylko mamy za dużo terytoriów, ale to spoko, state się podrobi, na razie punktów nie wydajemy. Kolejną ideę grupologiczną, jaką wziąłem, to są quantity ideas. Je powinienem wziąć chyba na drugie w kolejności, nawet nie wiem, czy nie pierwsze. Ale w końcu nam się uda może odnowić ten manpower. Jak widzicie, nasze dywizje nie bez powodu stoją, znaczy dywizje, armie nie bez powodu stoją na naszych granicach, ponieważ lada dzień kończy nam się Truce Delhi. Jak tylko kończy nam się Truce Delhi, my tam wbijamy na pełnej. Poszedł też nowy generał Evorated, ten Bucjan Michał Easy już było i chyba Michał nam zginął. Jest nowy odkrywca, Jakub Adam, to są również szanowni wspierający z YouTube'a. Tak więc jak widzicie, sytuacja ten powoli się ogarnia. Mam troszeczkę pożyczek, no bo brałem, żeby przyjąć instytucję, bo mi się już punkty zaczęły marnować. A obecnie gotówka nie jest problemem. Gotówka nie jest problemem, jak widzicie, my z handlu zarabiamy ponad 50 dukatów, z produkcji 50 dukatów. Problem tylko jest to, że produkcja jest tak wysoka, bo im dałem 62% kraju, kontroluje jeden state. Także jak oni będą niezadowoleni, kraj upada. A żeby oni byli zadowoleni, trzymać ich zadowoleni, to trzeba im dawać prowincję. Także to już jest niekończące się koło. To trochę źle wygląda, ale spokojnie. Spokojnie damy radę. A i zacząłem kolonizować, na razie tutaj dokolonizuję do końca te prowincje tu. I robimy Colonial Nation w Australii, bo tu gdzieś chyba się Hiszpanie pojawili. O, tu są Hiszpanie. Tu są Hiszpanie, tu są Hiszpanie. Bo mamy tak identyczny kolor, jak miałem, co się stało. Hiszpanie kupili sobie prowincję od Saklawy. Także lada dzień tu pewnie gdzieś się zaczną kolonizować. Portugalczyków na szczęście jeszcze nie ma. Oni od tej strony tu gdzieś się przebijają, więc lada dzień też się pojawią. Chciałem mieć kolejne. No i trzeba do tej Ameryki w końcu się dostać i zrobić kolejny nation w Ameryce potężne. Dobra, ale nie przedłużając, zaczynajmy czwóreczkę, bo tu trzeba lada dzień wypowiedzieć i wojnę. A jeszcze z ważnych rzeczy, Delhi walczy ze swoim byłym sojusznikiem, czyli Chagatajami. To jest idealny moment, żeby się w nich bić. Po prostu idealny moment, żeby się w nich bić. Dlatego czekamy, aż będzie 1 stycznia i wparujemy tam na pełnej. Mam nadzieję, że moi sojusznicy. Okej, okay. Od razu kolonia się zrobiła, zarąbiście. Jak widzicie, trusy się pokończyły. Dobra, bo tu leciałem chyba na 3-4 kolonie. Jakbym ciebie teraz przetekał, drogi towarzyszu? Mewar mi pomoże. Czemu Transaxa mi nie pomoże? Bo ma debet. Gdybym ci go spłacił, byście mi pomogli, ale nie stać mnie na spłatę. A Withhai mi nie pomoże, bo... Distant War, jakbym ci spłacił pożyczkę, też byś nie pomógł. Okej, okay. Jak widzicie, ich jest sporo. Nogajowie, Kazakowie, Mombasy, Arkany. Arkany to jest to gówno, wyeliminujemy. Nogajowie to jest to gówno, daleko wyeliminujemy. Szkoda, że Transaxonie bierze udział, ale spoko. Ile oni mają długu? 5000, ja pierdzielę. Mombasa to jest to, więc najwyżej mi tylko złupi kolonie werpa i tyle. A Kazakowie to jest to, no to... Najważniejsze, że go, wojna, totalny krik. Co prawda nie mamy manpower, ale damy radę. Po naszej stronie zostanie Bewar, więc będzie spoko. Walczmy jakąś prostą prowincję, którą moglibyśmy utrzymać, bo ja klemowałem troszeczkę na przypał. Niech będzie Hailipur. Hailipur brzmi jak plan. Hailipur brzmi jak plan, także co? Totalny krik? Ja, totalny krik for Kaisan Vaterland. Ja, zając atakę. Ja. Tak? Na pewno chcemy? Niech się dzieje, wola nieba. Okej, okay, dobra. Nie przejdź. Aha, bo tu ten, no dobra, no to przejdź tędy i tu nie przejdziesz, nie? No dobra, no to ty wy przejdźcie, tutaj będziemy się asekurowali. Daj flotę, tu mamy flotę, nasza malutka flota wojenna, ona będzie blokowała forty, dzięki czemu troszeczkę szybciej spisujemy arkany. Arkany też w całości. Zostałem punkt administracyjny, będziemy korowali. Fokus zmieniłem na militarne, żeby jak najszybciej quantity zrobić i troszeczkę nadgonić, bo jesteśmy do tyłu leciutko z militarną. Daj mnie... A, ty masz nasz Sirza, okej, okay, ty masz nasz... A, mamy jednak wojennego kolonistę, to chodź tutaj ziomek, będziesz kolonizować. Bo my cały czas militarne punkty przepalamy na to, żeby tubylców asymilować, jakby to tak ładnie powiedzieć. Także, o, Chagatajowie tu przyszli, siema, witajcie, witajcie towarzysze. Ty, jakbym się tak na szybkości rzucił na Wargola. Ty, ale w sumie przecież ich armii tu nie ma, nie? Bo oni tam z Chagatajami, to dawajcie forty oblegamy, go, 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 go. Chodź tylko, żebyś tych tubylców mi tu wykastrował. Dokończymy te dwie prowincje.
Dokończymy te dwie prowincje. Wiem, że mógłbym kolonizować, robić więcej kolonii jednocześnie, ale chcę spłacić pożyczki i jednak troszeczkę zarabiać, żeby jednak rozbudować ten kraj. Bo my od początku gry nic nie budowaliśmy, dopiero niedawno zaczęliśmy, no bo były problemy. Może zbyt agresywnie grałem, zbyt agresywnie na początku graliśmy, przez co... o, mogę naokoło iść, super. Przez co w pewnym momencie... tu są Delijczycy. Przez co w pewnym momencie wolniej podbijaliśmy. Kurde, ja jeszcze do generała chcę rzucić. Tu gdzieś ich armia jest, żeby przypału nie było. A ten fort nawet nie graniczy z morzem, to po co ja to blokuję? Okej, okay. Okej. Okay. Wszyscy tubylcy? Ja, wszyscy tubylcy, dobra, good. Wargol zdobyty, zdobyty Wargol. Okej, okay. Okej, okay. To możesz pozajmować sobie te puste prowincje. Te prowincje nie są pod żadne forty przypięte, więc luzik. Luzik, arbuzik. 1000, nie, oni gdzieś poleźli armię. Dobra, spoko, to będziemy dwa forty. Postaramy się jak najszybciej wyeliminować tych gówniaków. Szkoda, że Transaksonia nie pomogła. Transaksonia by tu idealnie postawiła kropkę nad i, jeżeli chodzi o Nogajów i Kazaków. Ale Kazakowie też walczą z tymi Czegatajami, także spoko, spoko. Będzie dobrze, zaufajcie mi. Będzie dobrze, wygramy to. Jezus, jak ja się zemszę na tym deli, jak ja ich kurwa. Na pewno weźmiemy War Repsy i tyle prowincji, ile tylko zdołamy unieść, żeby nas Overextension nie zjadło. Także myślę, że damy radę. Myślę, że będzie spoko. Dobra, tu cyk, cyk, cyk. Nie złaś z fortu. W sumie tą jedną prowincję mogę oddać mojemu gówniakowi, tylko wyżej sobie zostawię. No, myślę, że to jest plan. Myślę, że to jest very good plan. Very, very. Dobra, wyłomów nie robimy, bo mi punkty militarne są potrzebne. Ty możesz eksplorować dalej światy. Pojedź na Karaiby. Jak złamiemy potęgę Deli i będziemy już jedynym hegemonem, jeżeli chodzi o Indie, to nie będą raczej żadne koalicje powstawały, chyba że Ming będzie wchodził w koalicję, no to tego się już nie da powstrzymać. Moglibyśmy powoli zacząć drażnić ten Ming, tylko pytanie, czy my chcemy, bo mogliby zacząć robić kolonię obok niego. W jakiś sposób szturchać jego trybutariuszy. Tu nie, bunty wybuchły, fuck! Partykularyści, shit! Je dobrze. Czy my wygramy tą bitwę morską? Powinniśmy wygrać mimo wszystko. Na koło musisz? Dobra, poczekaj, bo ci zaraz się otworzy. Czy ja chcę ryzykować tą bitwę? No ja chciałbym heavy shipów tracić. O, wygraliśmy. Nice. Dobra, schowaj flotę, bo ona już nie będzie potrzebna. Napraw ją. Mamy mało statków, musimy je oszczędzać. Musimy bardzo oszczędzać stateczki. Dobra, pad fort. Nice, zarąbiście. Tu są wszystkie forty. Dobra, trzeba iść na Deli, nie? Tylko może poczekajmy na resztę armii. Aż ten fort tutaj padnie. Aż ten fort tutaj padnie i... A, era absolutyzmu się odpaliła, ale my absolutyzmu raczej dużo na razie mieć nie będziemy. Ile możemy mieć? 76. Okej, okay, możemy mieć 76 absolutyzmu, ale mamy 0. Więc ja sobie pozwolę na boostowanie na razie prowincji. Kijamy humanistycznych. To... ciężko będzie, zwłaszcza tutaj, dlatego nie wiem, czy ja chcę się wbijać, bo tutaj jest tak ciężko utrzymać ich, jeżeli chodzi o tą, bo oni się będą tak buntowali, ja bym musiał cały czas tu armię trzymać. My nie mamy manpowera ani możliwości trzymać jednej armii póki co gdzieś tam w koloniach, żeby tylko pilnowała buntowników. Tak więc, no, na razie odpuszczamy sobie tą Indonezję. Wiem, że tam są przyprawy, pieniążki i tak dalej, ale na razie to po prostu nie stać. Dobra, puszujmy dalej nasze dywizje. No zdobędziesz ten fort, bym już spuszował tego gimniaka, spisował. O kurwa, bitwa, yeah, totalny krik, dawaj, tu są równiny w Deli, nie? No właśnie. Dawaj, Boże, bez lidera walczą, idzie 13 tysięcy słoniów, widzia nagarskich, naprzód towarzysze, nie! O Jezus, ameba. Evorated, dawaj, jesteś dwugwiazdkowym generałem, śledzi 18 tysięcy słoniów. Moralki mamy praktycznie identyczne, dyscyplinka większa, taktyczka większa. Ja, for Kaizon, Vaterland, słonie nadeszły. Dawaj, te 3000, to może być kluczowe w tej bitwie. Wygramy to, jak Bordeshaju wygramy. Wygramy bitwę o stolicę Deli, o Jezus. To prawda, straty są ogromne. Ogromne są straty. Na razie jeszcze nie musimy korować. Straty są ogromne, a my nie mamy manpowera. Czy ja chcę przepalać profesjonalizm? Tak, chcę przepalać profesjonalizm. To jest wojna, która zakończy wszystkie wojny w Indiach. Tak będzie. Przepal wszystko. Wszystko przepal. Cały manpower wszystkich ludzi będziemy przepalać w ofierze składać. Ha. Masz manipurze prowincję. Dobra. Tu jest obleganet. Obleganet. Włomów nie robimy. Jeszcze militarne jest do przyjęcia. Okej. Okay. Czy ta Bombasa idzie? Nie, oni nawet nie mają... Aha, bo oni jeszcze z Portugalii. Kurde. Czy Hiszpanie mogą... nie mogą ich sklejmować. Czy Hiszpanie was podbija? O co tu chodzi? Zanzibar. O nie!
Nie, tu są Portugalczycy. Shit! Trzeba będzie mu tapę przycisnąć. To są kopalnie złota, ale to znowu prowincje, które się buntują. Ale to jest tyle złota, to mutapy moglibyśmy. Kurde, nie mam czasu wszystkiego podbijać. Musimy Indie zjednoczyć do końca. Może nie za wolno, może nie za, nie za szybko, a za wolno podbijaliśmy te Indie. Może szybciej trzeba było. Na tym etapie to już dawno powinno mieć zjednoczone Indie. Shit. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, co się tutaj dzieje. Dobra, kolonia powstała. Myśli daleko tego kolonistę. Chcemy mieć kolonialistę w Australii, bo to będzie mega pomocne. Mega będzie pomocne. Jak on będzie wystawiać własne dywizje, będzie pływać i mi pomagać, to będzie mega spoko. Widzę, że Kutajowie i Brunejowie się tłuką. Mówię, ja na razie nie chcę tego podbijać, bo spoko. Może byśmy więcej zarabiali z handlu. O, Delhi padło, nice. Ale byśmy naprawdę dużo tracili na utrzymanie tego. No i korowanie tego. To kolonia brytyjska. 30 tysięcy słoniów tam biega. O. Nie zdążymy, ale możemy powoli się przemieszczać, może się wbiją. Spices, nice. Ktoś ma coś do Siege'a? Wy macie wszyscy po jednym, też masz po jednym. Dobra, chodź oblegać. Porcik. O kurde, sporo, 60 tysiąców tam biega. No musimy razem się trzymać. No wbijasz się, brawo, brawo geniuszu, że się wbijasz. Gratuluję, gratuluję. Wszystkie słoniki muszą się od dzisiaj trzymać razem. Bo to jest niebezpieczne sytuacje, one są. Że czekamy aż forciki padną. A, tego gówniaka miałem spisować. Słuchaj ziomek, robisz tak. Robisz tak. Aha, i tyle. No dobra, może być. Jedna prowincja dla mnie, jedna dla gówniaka. Warrepsa mi dasz. Sojuszu ci z Delhi nie zrywam. To może być przydatne. Okej, okej, okej. Możesz skorować, nic złego się nie stanie. Szkoda, że tego nie wygraliście, byliście blisko. Jakbyście mieli więcej tam piechoty. O kurwa, ale się wbili. Dobra, niech biegają po mewarze, ja mi forty zdobywam. Bo teraz, żeby kazakowie medium. Nie chcecie z whitepisować czy coś? Wy tam macie swoją wojnę. O kurwa, czagatajowie, o fuck. To ja wam tutaj pomagam, a wy upadacie. Ty, to może zaryzykuję, pójdziemy dwa forty na raz oblegać, jak oni poszli na południe całą swoją armią. Tylko te błądy są trochę irytujące, bo mi Warscora i prowincje kradną. Bandyty judaszowe, o militarna, nice. Nice. Czy ja chcę, nie mogę sobie pozwolić na zmianę teraz piechoty. Kawaleria, dobra, kawalerię mogę zmienić. Nic złego się nie stanie. Jaka jest szansa, że się wbiją? Minimalna. Minimalna szansa, że się wbiją. Cały czas też nawracajmy. Cały czas też nawracajmy, co możemy. Jeżeli chodzi o prowincję. O kurwa, Ido. Idzie 30 słoni? Nie, no jak? Czy wy wyłom zrobiliście? Nie, jak? Nienawidzę tej gry. Dobra, i teraz pytanie, czy my chcemy. Nie no, wbijamy się, mamy dwie dwudziestki. To powinniśmy dać radę. Jeszcze tu jest ten generał, jakby on przyszedł i się. Chodźcie, może przyklejcie się do mnie. Dawajcie, wbijanko. Wbijanko, masakrowanko. Dobra, jest, 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 mamy to, nice, nice. I teraz tą trzydziestkę złapiemy. Nie złapiemy, ale zeszli z oblężenia, dobra, zeszli z oblężenia. Tu jeszcze jeden fort tylko mi zostanie. Stabilno zarobiście. Dobra, nie musicie się już kleić w naszej armii. Zobaczcie, dwa forty. Tylko problem jest taki, żeby musiał jeszcze ich popisować, żeby... Bo nie będzie 100% Warscora. Wy dalej walczycie z Czagatajami? Nie, już nie walczycie, tylko z nami. Okej, siema. Siema, fajne słonie. Fort padł, zarąbiście. Zarokurkabiście. Idealnie. Co to są góry? To są chyba już tybetańskie góry niskie. Okej, dobra, ale damy radę. Dobra, nice. Nice, 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 nice. Sorry, ale skupiam się. Naprawdę się skupiam. Bardzo ważna wojna. Very important wojna. Wojna, która ma zakończyć wszystkie wojny. Na razie mamy 28 Warscora. Bo nie mogę ich spisować. No ziomek, weź ty tam się odkazakuj ode mnie. Ja od ciebie nic nie chcę. Od ciebie nic nie chcę, naprawdę. Naprawdę nic od ciebie nie chcę. Ziomek, kochajmy się. Kochajmy się. Pa jak uciekają w góry. Pa jak w góry uciekają bandyty judaszowe. Wargola mamy, nie? Jest Wargol. Wargola nie mamy! Nine!
Wargol! Wargol zdobyć! Ja się dziwię, czemu tak mało Warscora. Odbić to. Bandyty judaszowe, bunty to eksplodowały. Dobra, idziemy na ostatni fort, jaki oni posiadają. Totalen Krieg. Chyba, że będziemy ich tak długo oblegać, aż eksplodują, ale to tak trochę średnio, bo to by trzeba było naprawdę się zadomowić tutaj, a my czasu tyle nie mamy. No właśnie, my już manpowera znowu nie mamy. Shit. Nie chcecie wyjść z tej wojny, ktokolwiek. O, Mombasa ma już medium. Słuchaj, ziomek. Shit. Czy tu do ciebie przypłynęli Portugalczycy? Kurde, przegrywasz. Hiszpanie drugą kolonię sobie kupili. Nienawidzę Europejczyków. Widać armię Delijczyków. Nie, gdzieś na północy są, czyli gdzieś tu muszą być. Trzeba uważać. Trzeba bardzo uważać. Trzeba very uważać. Bunty Mewarowi walnęły. Nie wiem, to Transaxon jest gównianym sojusznikiem, ale lepszych mieć tutaj nie mogę na razie. Także... O, Saksończyk cesarzem, brawo, brawo. No, kurwa! Czy na forcie stanęli? Dobra, daj mi 1000 najemników, sam zdobędę tego Wargola. Może wtedy te gówniaki będą chcieli z whitepisować. Kurde, jakby Transaxonia pomogła, byłoby tak prosto. Ale oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie pomogą. Gdzie jest ten 1000? Wejdź na Wargola, bo to był Hypki Pirut. A, Hypki Pirut są to. Dobra, 24 tysiące słoniów biega. 1000 dukatów. Nie no, chyba was porąbało. Dobra, odbij Wargola. Dobra, mamy Wargola, nice. Dobra, Mombasa, oni będą chcieli whitepisować. Nice. No, nie będę tutaj szedł i was, kurde, oblegał. 61. Ja nie walczę o 61 Warscore, ja walczę o 100. Shit. Kazakowie? Proszę, proszę. A, 6 brakuje. Dawaj, ostatni fort pada i rozchodzimy się. Wbijasz się, okej. Okay. Okej, okay, jak ty się wbijasz, poczekamy na kudeczkę. Poczekamy na kudeczkę, czy ja chcę? Nie, ja chcę dyplomatyczną technologię znowu. Poczekamy na kudeczkę, albo... Nie, chcę. Będzie kudeczka? Dobra, jest kudeczka, dawaj tu. Tu zostaw tylko 1000, musimy wygrać tą bitwę, żeby nie było. Dobra, go. Very important bitwa, very... totalen krieg! Uciekli. Dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Uwielbiam. Uwielbiam Europkę, kocham. Kocham Europkę, turururu. Dobrze, dobrze. No, Kazakowie, pokonaliśmy kolejną armię. Kurwa, 5. Ty, bo oni zaraz stolicę odbiją, nie? Tym małym gównianym stakiem. Dawaj. Mogę zobaczyć, ile deli jeszcze zostało tego? Manpowera. 1000, oni już nic nie mają. Ale mają jak połączyć, to i mają większą armię od nas. Zajebiście. Nienawidzę Europki. Nie, serio, Delhi jest przekoksane. Jebać Delhi. Dobra, ostatni fort. Teraz oni tu są na... O, dobra, Kazakowie też spisują, nice. Dobra, mamy 92 Warscora, pisujemy. Czy chcemy im jeszcze jedną... A pokonamy im w sumie te 8000, dawajcie. Okej, okay. Stakłaj w ogóle poszedł. Dobra, i teraz możemy pisowanko zrobić. Przede wszystkim chcemy War Reps. Nie robimy Humiliate, bo ja potrzebuję coś sensownego. Ja prowincję chcę brać dla siebie. Weźmiemy... Te prowincje tu będziemy brali. Sojuszu im zrywać nie będę. To jest 84 overextension. Koalicjonen nie będzie. No. Jeszcze pieniążka na drogę. Więcej i tak nie wyżebram, bo to jest za 100% Warscore napisujemy. Zostawiam im bunty. Myślę, że jest spoko. Jeszcze jakbyśmy potem wzięli sojusz z Czagatajami, to będzie nice. Ha, 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 totalen krieg, ja 98 Warscora, idealnie.
Nie wiem, jak tego skorować na tym. O licho, to korowanie. Dobra, armię cię do domciu. Was wyłączamy. Ciekawie, ile z Warlapsu będę od nich dostawał. To mi wyłącz. Czegatajowie, chcecie sojusz? Nie, bo oni mają jeszcze Mewar i Transaksoja na rywal, czyli beznadziejnie. Transaksoja straciliście okazję, żeby podbić sobie Kazachów i Nogajów, także brawo, brawo, brawo. Brawo, towarzysze. Oh. O, shit. A tym co się nagle stało? No i to jest właśnie problem. Morale armii minus 10. Boli. Boli, boli, boli. Dobra, podnieś mi autonomię. W prowincjach. Może buntów nie będzie. Aż tak wielkich. Tak mamy zero absolutyzmu, więc mogę sobie boostować. A harsh treatment nie będę robił. Mamy dwóch misjonarzy? Okej. To jest jakieś centrum religijne? Za co ja mam dwóch misjonarzy? Nie wiem, za co mam dwóch misjonarzy. Kiedy mi może spaść influence? Jest pierwszy, za 5 lat. Podnieją 10. Kiedy to eksploduje? Niedobrze, muszę im pozabierać prowincję. Jak im będę zabierał prowincję, będzie źle się działo. Pieniędzy potracimy, shit. Dobra, na razie niech to... Mamy 2 lata, ta? Żeby to ogarnąć. A nie, już nie. Co to było nagle? Koalicję robią. Co? Serio wy koalicję robicie? Dobra, ziomek, słuchaj. Pato. Pato, synek. Pato. Cyk, 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 cyk. Kto chce być sojusznikiem po potężnego imperium? A ktoś bardziej potężny? Ratek, Gruzja, Cyrkazja. Ty, a ty nie chciałbyś sojuszu? Weź to improve relation. Z tobą na razie weźmiemy. Fiszy się robią. Ty, no i znowu im coś. Co tu się dzieje? Halo, co te pięć influenza skacze w górę? Halo, Europka mnie oszukuje. Co jest, kurwa, nie tak? Te staki. Co się wydarzy? Aha, bo wy jesteście jednym stakiem, tak? Tam myślałem, że zostało tylko 500 żołnierzy. Bądź 12-6-4, tak. Muszę też poprawić te staki, bo one nie są najlepsze. Ale nie mam manpowera, żeby tego wyrównać. Także, o Jezus, ile pieniądzów zarabiamy. Bogactwo, część gówna. To talent creek. Dobrze, dobrze, ale musimy pożyczki spłacić. Extension, dobra, weź to koruj. No pozabieramy im trochę prowincji. Trochę po prowincji im pozabieramy. Chociaż po cichu liczę, że jakiś event wyskoczy i coś tu poleci. Mogę 200 deep pointów wyżebrać. Jakbym teraz odpalił mapę state'ów, to się przerazicie. Nie development, tylko... Gdzie to jest? State. To wszystko, co jest na żółte. Na żółto to jest jednego state'u, tych kupców, czy cholera wie czego. Także... Także wesoło. Także jest bardzo wesoło. Ale jakiś evencik, tak który nagle obniża im ten influence. Nie będzie. O kurde, ale bunty walną. Dobra, i tak odpal utrzymanie armii. Są dwa sensowne staki. Zabiorę im prowincję, to też tyle nie będziemy zarabiać, ale trudno. Dobra, to się koruje. Może to overextension spadnie? Nie, nie spadnie. 84 to i tak walnie. Dobra, zabieramy. Tu macie. Dobra, na razie local unrest. Kurde, dalej 100% influenza. Dobra, teraz to zabieramy. No już są wkurzeni, ale dalej mają 100%. O, tu już będzie 10 tysięcy buntowników. Co to za idea militarna? Czy mogę sobie pozwolić na militarną? Jak najbardziej, cyk. Okej. 10 tysięcy buntów. Dalej jest 100%, kurde. Dobra, kolonizacyjny, cyk. Nie wysyłam tam tych mniejszości, bo... Bo to kosztuje punkty. Też mają.
Okej, okay, tu są kolejne prowincje, które oni kontrolują, zarąbiście. Okej. Okay. I? Dalej 100%. Też coś macie w tym kierunku? Nie wiem, czy ja zdążę. Halo. To sporo tego jest. Daj ten drugi stack. Eksploruj dalej światy. Wy się ładujcie na okręty. Patrzcie tutaj. Okej. Dalej macie 100%. Ej, wy to wygracie? Ja mam manpowera, nie musicie. Dobra, wygraliście to, nice. Tu nic nie ma, nie ma, nie ma. Tu jesteście, dawaj, 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 dawaj. Bo jak to mi walnie, to się wkurzę. Kurwa, szybciej! Nie, to ja muszę im tyle prowincji pozabierać. To jest inny state. O dziwo, to też jest inny state. Kurwa, no ja mam co z nimi zrobić. Jeszcze trochę muszę im pozabierać. Ja pierdzielę. Bo jak o to walni, to ja będę musiał chyba 3 stabilności boostować, nie? Okej, okay, spacyfikujemy ich, rasa porządnie. Kurde, jeszcze. Wcale aż tyle prowincji mi nie oddałem, halo, to oszczerstwa. To oszczerstwa, ale nie wiem czemu to tak nagle, przecież nie było żadnego eventu, nagle im skoczyło do 95 i tyle, no i tyle. Tak sporo buntów sobie zrobiłem. Tak, widzę to. Cicho, będzie dobrze. Kurwa, jeszcze 5%. O, o, udało się, dobra. Panowie, mobilizacja. Mamy jakieś 200 tysięcy ludzi do wytłuczenia. Damy radę? Czy damy radę? Tak, damy radę. Ja, to talent, Krik. O Jezus. Dobra, klejmuj dalej tego gówniaka. Z Malakką wziąłeś sojusz, o ty gówniaku. O Jezus. Tak, wiem, że przejęliście, spoko. Ale musiałem to zrobić. Wolę, żeby oni mi to przejęli, trochę autonomii zboostowali, niż żeby ten state przejął władzę i mieć te debuffy od nich wszystkich. Dawaj. Tylko pytanie, czy manpowera starczy, żeby ich spacyfikować. To jest mega ważne pytanie. O kurwa, oni to wszyscy lecą. Halo, kurwa, uciekaj. To będzie stack samobójca. Jak oni się wszyscy zestakują, o kurwa, powstanie chłopskie. Dobra, tutaj wam podziękuję za uwagę. Walka z powstaniem chłopskim w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, sobie nie wiem, łapę górę, serdeczny komentarz, cześć, trzymajcie się, na razie.